Chwała Panu Bogu. Chwała Panu. Dzisiaj będę tak samo dzielił się Słowem Bożym, jak zawsze. Wiemy, że to Słowo Boże jest wspaniałe, że możemy się nim karmić, swoją duszę, możemy się pokrzepiać. On jest naszym pokarmem. I pragnę dalej kontynuować ten temat życia prawdziwego uwielbienia, oddawania chwały Bogu. Tak jak właśnie żeśmy zauważyli, omawiałem przybytek, który Bóg kazał wybudować i ostatnio omawialiśmy elementy, które były w miejscu najświętszym. Omówiłem świecznik, omówiłem chleby, stół z chlebami pokładnymi, a dzisiaj pragnę zwrócić uwagę na ołtarz kadzidlany, który jeszcze był w miejscu najświętszym. Świętszym, tak, świętym. I przeczytamy Słowo Boże z II Mojżeszowej, 30 rozdziału, wiersz pierwszy. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego. I jeszcze wiersz od 6 do 10 tego samego rozdziału. Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed skrzynią świadectwa, przed pokrywą, która jest nad świadectwem, gdzie będę się z Tobą spotykał. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem, po wszystkie pokolenia wasze. Natomiast nie będziecie na nim składać żadnej innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów, nie będziecie na nim składać. Raz w roku Aaron oczyści jego rogi krwią z ofiary za grzech, dopełni na nim oczyszczenia, raz w roku po wszystkie pokolenia wasze. Będzie on świętością nad świętościami dla Pana. I co możemy się dowiedzieć właśnie o tym ołtarzu kadzidlanym? Widzimy to z pierwszego wiersza, że był on zrobiony specjalnie do spalania kadzidła. Był on zrobiony z drzewa akacjowego. Jak dokładnie jeszcze te następne wiersze byśmy przeczytali, to jest dokładny opis tego ołtarza i był pokryty szczerym złotem. W wierszu 6 dowiadujemy się, że ten ołtarz był umieszczony przed zasłoną. Wiemy, że w przybytku była zasłona. Zasłona oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. I właśnie ten ołtarz stał tuż przed zasłoną. Za zasłoną była, tutaj pisze, Arka Przymierza, skrzynia świadectwa. I tam właśnie Pan Bóg mówi tutaj, że tam będę się spotykał z Tobą. I co On będzie czynił na tym ołtarzu? Zobaczmy, do czego ten ołtarz był przeznaczony. Na nim, 7 wiersz, a Aaron będzie spalał wonne kadzidło. I kiedy będzie to robił? Też ciekawe, właśnie tu są wymienione takie rzeczy. Wonne kadzidło. Każdego poranku, gdy będzie przygotowywał lampy. I jeszcze w 8 wierszu pisze, przed wieczorem, gdy Aaron będzie wystawiał lampy. Także właśnie, gdy Aaron wchodził do tego przybytku, przygotowywał lampy, wtedy właśnie spalał to wonne kadzidło. Wonne kadzidło i rano, i wieczorem. I jeszcze miejsce, 3 Mojżeszowa, 16 rozdział. Wiersz 12-13. I tutaj jeszcze troszeczkę też jest głębiej tak zapisane, bo wiemy, że tam jak już żeśmy czytali, że raz w roku kapłan uczyni oczyszczenia i wiemy, że do miejsca najświętszego też mógł wejść arcykapłan tylko raz w roku. I to było w święto pojednania,
po żydowsku to święto Yom Kippur się nazywa. I cały czas właśnie, jak żeśmy już wcześniej omawiali, ta chwała Boża była tam w namiocie, potem w świątyni. To było aż do zniszczenia świątyni. I teraz przeczytam te dwa miejsca, które mówią, co arcykapłan będzie robił, gdy będzie wchodził do tego miejsca najświętszego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzony w węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginął. Właśnie arcykapłan tam wchodził do tego miejsca najświętszego. Tam przybywała chwała Boża, przybywał Bóg. I właśnie zobaczmy, że to jest ciekawe, że co miał zrobić? Miał wziąć te wonne kadzidło, pełne garście rozżarzonych węgli i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła. Miał wnieść poza zasłonę i wtedy nasypywał to kadzidło na ogień przed Panem, powstawał taki wielki obłok i zasłaniał właśnie, okrył wieko, które jest ponad świadectwem. I właśnie to musiał czynić, żeby nie zginął. I teraz chciałbym zobaczyć, żebyśmy zobaczyli jeszcze dwa miejsca z Nowego Testamentu, które też są podobne. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Wiersz od 8 do 11. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Tu widzimy, jest opis Zachariasza, gdy właśnie jest w świątyni i na niego padł los, aby w kolejności przypadającej zmiany, aby on weszedł i sprawował służbę kapłańską przed Bogiem. I według zwyczaju, 9 wiersz, on weszedł, na niego padł los, on weszedł do świątyni pańskiej i właśnie on miał złożyć ofiarę z kadzidła. I ciekawe tu jest właśnie to, że gdy kapłan był tam w tym miejscu świętym, miał wnieść po prostu tą ofiarę, wtedy cała rzesza ludu modliła się na dworze tejże godziny. Kapłan sprawował swoją służbę w przybytku tam, w tym miejscu świętym, najświętszym arcykapłan, a ludzie wszyscy modlili się. I jedno miejsce z Objawienia, 8 rozdział Objawienia. Wiersz od 3 do 4. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. I zobaczmy, co dowiadujemy się z tego miejsca. Tutaj widzimy na ziemi, w tym przybytku, było wszystko zrobione na wzór tego, co w niebie. I tutaj w niebie widzimy opis tego, że też był ołtarz, przy tym ołtarzu stanął anioł i miał złotą kadzielnicę, tak jak tu arcykapłan, tam anioł miał złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła. I tak samo miał przed Bogiem ofiarować to kadzidło, ale zobaczmy, że to jest wszystko tu powiązane wraz z modlitwami wszystkich świętych.
I to kadzidło było bardzo taką przyjemną wonią przed Bogiem. Bóg po prostu aprobował to kadzidło. On pragnął, żeby to kadzidło było zanoszone codziennie, i rano, i wieczorem. I tutaj widzimy, że gdy w niebie takie same podobne wydarzenie, że anioł ofiarował to kadzidło wraz z modlitwami wszystkich świętych. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami wszystkich przed Boga. Właśnie patrząc na to miejsce, możemy zobaczyć, że porównać może, tak jak to kadzidło było przyjemną wonią dla Boga, tak nasze modlitwy, właśnie one po prostu też są tą przyjemną wonią, gdy zanosimy je przed oblicze Boże. I właśnie ten ołtarz kadzidlany wskazywał na, tak jak to kadzidło spalane przed obliczem Bożym, na nasze modlitwy, które zanosimy przed oblicze Boże, one są przyjemną wonią, Bogu się podobają one. Ale jeszcze jest jedno miejsce, tak jak arcykapłan sprawował funkcję w świątyni, tak samo jeszcze zobaczmy 7 rozdział Hebrajczyków. To już brat Staszek wspomniał dzisiaj, ale ja to jeszcze raz przeczytam, bo kto jest naszym arcykapłanem? Wcześniejszych rozdziałów i późniejszych już dowiedzieliśmy się, że jest Pan Jezus naszym arcykapłanem i On tam jest w niebie po prawicy Bożej. I wiersz 24, 25 pragnę przeczytać. I to mowa jest o Panu Jezusie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Tu widzimy, że arcykapłanie tam musieli raz na jakiś czas, oni wchodzili, oni cały czas schodzili, to raz do roku musieli wchodzić z krwią, dokonywać oczyszczenia i sprawowali tam służbę kapłańską w świątyni czy przybytku. A tutaj Pan Jezus sprawuje kapłaństwo, ono jest wieczne, ono trwa na wieki, cały czas ono trwa, pomimo pokoleń, już 2000, 20 wieków, 21 minęło, a Pan Jezus nadal jest tam w niebie i cały czas sprawuje to kapłaństwo. Dlatego też może, 25 wiersz, zbawić zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. On jest właśnie tym, który zbawia, zbawia ludzi. Gdy grzesznicy przystępują do Boga przez Niego, On może ich zbawić. Dlaczego może zbawić? Bo On żyje. On cały czas żyje. Gdy do Niego przychodzimy, On wysłuchuje naszych modlitw. On wysłuchuje każdego człowieka, i grzesznika, i sprawiedliwego. On, może źle powiedziałem, grzesznika. Gdy grzesznik woła w pokucie do Boga, to On wysłuchuje. Gdy grzesznik szuka Boga. I tutaj pisze, że aby się wstawiać za nami. Właśnie Jezus jest tym arcykapłanem już nowym. Arcykapłanem, który żyje na wieki. On wstawia się za nami. To jest coś wspaniałego, że tak jak już dzisiaj było mówione, wiarą. Musimy wiarą się tego wszystkiego uchwycić i wierzyć to. Gdy mamy jakieś trudne sytuacje, czy doświadczenia, czy problemy, zawsze możemy przyjść przed oblicze Boże przez naszego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Psalm 141. Wiersz 2. To są następujące słowa. Psalm, gdy Dawid się modlił. Niech znosi się ku Tobie modlitwa. Niech znosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie ręk moich jak ofiara wieczorna. I tutaj właśnie Dawid modli się do Boga i mówi, niech znosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Widzimy te miejsca, jedno, drugie się uzupełniają. I tu widzimy, że ta nasza modlitwa jest tak samo jak kadzidło. Kadzidło i po prostu, żeby ona wznosiła się tak przed oblicze Boże, nie? I objawienie, 5 rozdział, 8 wiersz. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców.
a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. I tu widzimy, gdy przed tronem Bożym i przed barankiem upadli starcy, tu jest mowa o starszych, w innych tłumaczeniach pisze, że każdy miał harfę w rękach, harfę i złotą czaszę. Mieli one czasze i one były pełne wonności. I zobaczmy, czym byli te wonności. Te wonności to były modlitwy świętych. To jest coś wspaniałego. Bóg po prostu to aprobuje, Bóg kocha i Bóg pragnie, żebyśmy właśnie zanosili do Niego te modlitwy w każdym czasie. Tutaj widzimy w niebie, jest to pokazane. Czasze pełne wonności. To są modlitwy świętych. Jak cenną właśnie rzeczą jest modlitwa. I Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 15-16. I tu jest mowa przez Niego, przez Jezusa. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie o dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I tu widzimy, że wszystkie modlitwy mamy zanosić przez Niego, przez Jezusa Chrystusa, naszego arcykapłana, nieustannie. I widzimy, że Pan Jezus nas zrozumie. On był na ziemi, On przeżył to, co człowiek. On bardzo dobrze zna nasze słabości, trudności. Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, 17. Jeszcze jedno miejsce jest takie, gdzie apostoł Paweł pisze, 16, zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Patrząc na to słowo, to można powiedzieć, apostoł Paweł daje naukę, ale to jest przykazanie, to jest nakaz, aby modlitwa była naszą po prostu czymś stałym w naszym życiu. Tak jak to kadzidło było spalane nieustannie po wszystkie pokolenia, tam pisało w tym przybytku, rano, wieczorem, tak samo i my. Te nasze modlitwy powinniśmy zanosić nieustannie, w każdy czas, i rano, i wieczorem. I myślę, że w każdym czasie, gdy żyjemy, w ciągu dnia możemy rozmyślać o Bogu i do Niego się modlić. I widzimy, że te modlitwy są tak jak kadzidło, one są przyjemną wonnością przed Panem. Patrząc na te trzy elementy, które omawiałem w przybytku, zobaczyliśmy, że stół z chlebami pokładnymi symbolizował i wskazywał na Jezusa Chrystusa. Jezus był prawdziwym chlebem. Jeżeli chcemy prawdziwie oddać chwałę Bogu, powinniśmy karmić się tym chlebem. To Słowo Boże, które jest chlebem, powinno być dla nas tak jak chleb powszedni. Każdego dnia powinniśmy je spożywać. Następnie był świecznik, który był jedynym miejscem w przybytku, który rozjaśniał po prostu w ciemnym miejscu, było jedyne światło. Tak samo prawdziwą światłością świecznik wskazywał na Jezusa Chrystusa. Jezus jest prawdziwą światłością, ale my jesteśmy dziećmi światłości i my powinniśmy świecić w tym ciemnym, grzesznym świecie, bo grzech oznacza ciemność. Cały świat jest pogrążony w ciemności i my jako te światła w ciemnym miejscu powinniśmy świecić. Następny element przybytku był ołtarz kadzidlany, na którym były sprawowane ofiary. Ofiara kadzidlana. I ten ołtarz wskazywał na to, że my nieustannie powinniśmy zanosić przed Boga swoje modlitwy. Swoje modlitwy jako przyjemną bom przed obliczem Bożym. Teraz jeszcze chciałem przeczytać parę takich pytań, które, żebyśmy sobie po prostu zastanowili się. Jeżeli Jezus jest prawdziwym chlebem, jeśli chcesz oddawać chwałę Bogu naprawdę, jeśli oddajesz hołd, szacunek Ojcu i Synowi, czy Słowo Boże zajmuje odpowiednie miejsce w Twoim życiu? Czy jest dla Ciebie priorytetem? Jeżeli Jezus jest chlebem, czy jest tak w naszym życiu? To każdy może sobie zadać to pytanie i rozsądzić się. Jeśli Jezus jest prawdziwym światłem, jakie życie prowadzisz? Czy żyjesz tak, jak On żył, czy błądzisz w ciemnościach?
Czy twoje życie jest świadectwem twojej bojaźni, szacunku i zaufania Bogu? Właśnie, jakie jest nasze życie? Gdy jesteś, Jezus jest światłem, my dziećmi światłości, jakie to jest życie? Czy ludzie widzą w nas, że my kochamy Boga, że my Jemu ufamy, że my szanujemy swojego Boga? Co świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem? Jezus jest naszym arcykapłanem, zobaczyliśmy, w różnych okolicznościach, trudnościach, pokusach. Czy pamiętasz, że Jezus stawia się za nami? Tu żeśmy czytali, że my przychodzimy różne sytuacje, ale dzięki Bogu mamy Jezusa, arcykapłana, który zawsze stawia się za nami. Czy znajdujesz się w stałej społeczności z Nim, oddając Mu wszystko w modlitwie? Jaki jest nasz stosunek? Do kogo idziemy? Czy przychodzimy do naszego arcykapłana? Czy wszystko Mu oddajemy w modlitwie? Czy rozmawiamy z Nim o wszystkim każdego dnia? Niech Pan Bóg nam dopomoże, a żebyśmy kochali naszego Boga, a żebyśmy na każdy czas byli przyjemną przynosili przed oblicze Boże przyjemną woń, a tu na świecie byli światłem w tym ciemnym świecie, aby ludzie mogli poznać żywego, prawdziwego Boga, patrząc na nas, na nasze życie, postępowanie. Amen.